Hej, z tej strony Szyszka i zapraszam Was na kolejny filmik. Dzisiaj odpakujemy sobie paczkę, który nadesłał The Techman, którego pozdrawiam oczywiście. On jest członkowiczem mojego Discorda, na którego też Was zapraszam. No i co, no... Zachęcam Was do zostania i obejrzenia, co nadesłał mój widz. Dobra, paczka już tutaj przyszykowana, otwieramy. Dobra. O. No, widać kruchy towar. A to co to? Co za spryciula, sobie reklamę u mnie kupił. No, korzystając z okazji, zapraszam Was na jego kanał oraz na jego drugi kanał, jak i do jego Discorda. No, możecie go zaprosić albo coś. No. Nie no, tego się akurat nie spodziewałem, że będziesz tutaj robił reklamę. Dobra, wypełnienie oczywiście do spalenia. Coś tutaj większego jest, ale no, nie zapisane. Tutaj też nie zapisane. O, proszę Państwa. O, matko. Tego się nie spodziewałem, że akurat już od razu z procesorem dostanę oraz z RAM-em. Proszę Państwa, to jest... Czekajcie fikę. Muszę się rozładować, żebym, nie daj Boże, coś tutaj... O! Proszę Państwa, to jest płyta... nie ma tutaj żadnej marki, ale jest na soket 462. SD RAM, z tego co ja widzę. Jakiej pojemności? O! Czekajcie. Wyjmę kość, zobaczymy. Wprawdzie nie widać, jaka to jest pojemność. Obstawiam 256 MB RAM-u. Ale widać, że jest firmy Optimus. Bardzo popularna nazwa. Firma w swoim czasie. Ciekawe, co to będzie za procesor. Obstawiam, że AMD Duron albo Semplon. Athlon FXP jeszcze wtedy chyba nie było. Oznaczenie Ultra ATA 100. Ale ja takiego portu AGP jeszcze nie widziałem. Nigdy. Dźwig. Aha, to jest AGP Pro. Czyli chyba były karty graficzne. A, dobra, już widzę, jakie marki to jest płyta. To jest płyta marki Soltek. Prawdopodobnie pochodzi ona z 1999. Ma jeszcze tutaj slot ISA 16-bitowy. Wow, no to już jest mega stara płyta. No to jest najstarsza płyta, jaką kiedykolwiek widziałem. Chyba to jest model PCI 133. A nie, to jest model SL75KAV. Nie no. Na pewno posłuży do budowy jakiegoś retrokomputera. Całkiem solidny kawał sprzętu. Dobra, teraz możemy sobie przejść... O, coś tu jeszcze jest? Nie ma. Nie ma już tu więcej. Nie no, jaram się strasznie. To chyba będzie mój pierwszy retrokomputer. Tylko oczywiście będę musiał jeszcze skołować zasilacz i coś takiego. Chyba nie ma tutaj karty sieciowej, ale spokojnie. Mamy jedną taką kartę sieciową. Mamy płytę, oryginalne płyty z Windowsem 98. No to właśnie na takim systemie będzie to wszystko operować. A jaka karta graficzna? Zaraz Wam pokażę. Planuję wsadzić albo tego Radeona 9600 Pro od Sapphire. Tutaj widać, kurde, muszę to odkurzyć. Albo na bardziej takie jakby, żeby oddać ducha tego wszystkiego, planuję wstawić tego potworka. Jest to 3DFX Voodoo 5, 5500. Tylko problem jest taki, że nie wiem, czy ta karta działa w ogóle, no ale zobaczcie, jaka to jest piękna. W ogóle po raz pierwszy w życiu widzę SLI na jednej karcie graficznej, no bo ta karta graficzna ma dwa chipy graficzne, które są już fabrycznie spięte w SLI. Ogólnie tych kart powstało kilka rodzajów, od tego 5500 aż po jakieś totalne monstra pokroju Voodoo 5, 9900 albo 9000. Teraz możecie widzieć przebitkę, jaka ta karta jest wielka. 32 chipy graficzne. To, kurde, jak ja to zobaczyłem, to ja
mówię, kurde, co to jest? Jakiś monstrum? A to się okazuje, że to była normalna karta graficzna, nie no. Więc co, no... To na razie będzie wszystko. To jest pierwsza część retro projektu. Komputer z 99 roku. Ja się z wami żegnam i zapraszam was na kanał nie tylko Techman 5520, ale również Petara TV. Uwaga, Petara TV. No, Petarze TV brakuje jeszcze jedna subskrypcja do setki. Polecam też zasubskrybować. Również was zachęcam do dołączenia do serweru Discord, między innymi tego do Techmana oraz innych typu RFS oraz o wiele, wiele więcej. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, do usłyszenia. Na razie, cześć.